Kurczak. Halo, siemaneczko, jesteście z nami z tej strony, wujcio. Zapraszam do oglądania. Jest z nami dzisiaj genialna, wspaniała giera. Po prostu coś brutalnego, krwistego, przekozackiego. Matka Rosja krwawi. Oczywiście nie ruszę taką podróż sam. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Jest ze mną dzisiaj Moni i Weto, siemanko. Siema dziewczyny, zapraszam do wspólnej gry, ruszamy. Option, tak jak widzicie, tablica wyników, trofea, opcje autorzy. Jest jaka jest super spolszczona, czasem brakuje tylko polskich znaków. Arena, z której nie ma ucieczki. Opowieść, którą sobie dzisiaj rozpoczniemy. Matka Rosja krwawi. Zapraszam. Samouczek dla cieniastów, nie dla nas. Nie dla nas, ani trochę. Samouczka to konfidenci grają. My już te wszystkie gry potrafimy grać. Laboratorium. Sami widzicie. Poziom pierwszy. Co jest dalej? Więzienie. Gierka dopiero dzisiaj zakupiona. Przeczytałem o niej kilka recenzji. Podobno jest genialna. Dzięki, że ze mną jesteście. Zapraszam was do oglądania. Poziom trudności łatwy, hardkorowy, normalny. Nie będziemy cieniasami. Ruszamy z normalnym. Laboratorium. X. Ja jestem graczem numer 2. Ja numer 3. Moni? Ja jestem numer 3. Moni, który jesteś numer? Ja numer 3 jestem. Vero? 2. Gracz numer 2. Ja jestem graczem numer 1. Ja gram Iwanem. A ja... Przyjacielski ogień można sobie ustawić, ale my go wyłączamy, ponieważ jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Dobra, więc... Wójcio zaprasza do oglądania. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Tu można sobie wybierać przeróżne bonusy, które cię wzmacniają. Oczywiście na początku narkotyk, bo jak przypominam, Sergiej i jego przyjaciele są narkomanami. Gotowy. Muszą się wspomagać. Press option. Ta gierka jest na 4 osoby, ale my gramy we trójkę dzisiaj. Tak, gierka, przypominam, jest na 4 osoby. Zobaczcie, wszedł, coś tam zapodał. Co on wyprawia? Gierka zapowiada się fajnie. Jesteśmy w jakiejś piwnicy. Wstawajcie, chłopaki, wstawajcie. Wstajemy. O, boli głowa. Głowa każdego boli. I to bardzo. Schowali sobie strzykawy. Strzykawy. Będę narratorem. Michał jest dla reszty niczym ojciec. Lubi dobrą zabawę i dba o swoją trzotkę. Starając się, utrzymać ją zawsze na powierzchni. Utrzymuje ją zawsze na powierzchni. Jednocześnie jest niepewny siebie i prostolinijny. Ulega presji zawsze, gdy jego najbliżsi są zagrożeni. Ruszamy. Ruszajmy. Rozdział pierwszy. Więzienie. Cholera, co tu się... stało. Awa. O, zobaczcie. Wspaniała bijatyka 2D. Kwadrat uderzenia pięśćmi, trójkąt kopnięcia, X skok, kółko łapanie. Zobaczcie, jakie mam super... R1 to jest taki ślizg. Zobaczcie, jakie mam super ten... uderzenia. Wszyscy jesteśmy zatruci, wszyscy mamy mało życia. Lecimy. Co do? Co ty tu robisz? Co się stało? Co? Gdzie my do cholery jesteśmy? To skutki odstawienia. Musisz zrozumieć zastrzyki. Co oni oddawali? Zrobili z nas ćpunów. Zastrzyk, co wy nam zrobiliście? Nie ma czasu na wyjaśnienia i nie jestem upoważniony, by ci ich udzielić. To i tak bez znaczenia. Muszę dać ci zastrzyk. Nie. Spróbuj tylko do nas podejść, a klnę się na Boga. Zginiesz. L2? Zobaczcie, L2 trzeba naciskać, żeby sobie przyćpać. Wtedy podaję sobie narkotyk, który od razu ci leczy życie i cię wzmacnia. No i robi ci dobrze. Jesteś naukowcy, jest tutaj łatwo ich zabijać. Szczury latają. Łatwo. Elegancko ich pierzemy. Jeszcze dodatkowo fajną opcją jest to, że jak się uderzy przeciwnika, który upadnie, to można bić go leżącego. Jeśli jeszcze żyje. No zobaczcie, leżący, można sobie odestać z niego narkotyk.
Jeszcze muszę jeszcze sobie odestać. Ja dobra, miejmy sobie całe życie. L2 sobie podajemy narkotyk, a L1 wysysamy go z przeciwników. Mhm. Jeśli mają go jeszcze trochę w sobie. Zapisych przeciwników. Dobra, lecimy. Genialna opcja. Lecimy dalej. Co tam, księżniczko? Mieliśmy straszny sen. Ojej, pozwól, że cię przytulę. Powiedz dobranoc, albo tatuś cię ukaże. Mogę najpierw coś wypróbować? Dobra, ty nam pokazuje, aby L2 wciąć. Ale to co my nie potrzebujemy? Nie ma takiej potrzeby, ponieważ mamy na razie pełne życia. Bijemy. Zobaczcie, jak widać na ich ciałach obrażenia, a ty są porozbijani, porozcinani po ciosach naszych zawodników. Powiedzcie, co to się dzieje? Coś tam podali chyba. Wszyscy się zżygali. Co to było, tylko sen? O, tomfy, pałki, uderzenia, to są znaczy przedmioty i bronie, które można podnosić kukiem. Zobaczcie, ja mam właśnie pałę bejsbolową, można z niej idealnie korzystać. Bo jak oni tak leżą i się ruszają, to można wtedy wysysać z nich narkotyk. Który oczywiście się przyda, żeby się uzdrowić. Pięknie, sprzątnięci, pach! I bach. Dobra, to wybra tu L1. Trzeba tu wysysać. Czemu nie wysysałaś to? Bo miałam mniej życia. O, gaśnica. Zobaczcie, zmutowane króliki w klatkach. Ej, jak się weźmy R2, to tacy jesteśmy pobudzeni. R2, tak? Tak. A to wszystkie ci tylko siebie tak pobudziłaś? Wszyscy chyba. Nie, to każdy ty. Osobno. To teraz. Tak, R2 to jest taka jakaś moc. Trzeba ją uważać, jak będzie ciężko ich załatwić. Dobra, ja sobie wysysam moc. Dobra, ja sobie trochę ich ugaszę butlą. Zobaczcie, jak padł na ziemię, to jeszcze można butlą rozbijać mu mózg. Całą głowę aż wypłynie mu mózg. Dobra. Biorę o kolejny razem najmniej wysyć, bo ja mam najmniej z was życia. Dobrze. Ja też sobie zapodałem. Prosto, pięknie. Już wolno tutaj wysysać. Ja sobie właśnie to wysysam ich. No. I się uleczę. A ja trochę im porozcinam. Co ty, padłaś? Padłam. Co ty? Jak to jest możliwe? Zaraz cię uleczę. Dobrze. Już jestem. Moja zwymiotował, żeby cię uleczyć, ty. Lecimy! Weźcie tak nie przegrywajcie. Ofiary śmiertelne. W trybie berserkera możecie większość swoich wrogów zmienić w ofiary śmiertelne. Co? R2. Jak naciśniesz, R2 to załączasz tryb berserkera. Berserker to jest szaleniec. Taki, rozumiesz? Taki tryb szaleńca. I dzięki trybowi berserkera, jak uderzasz na przykład R2 i kółko, to może zobacz, urywać im całe głowy. I robić im typowy fatality. Ja to już wcześniej. Lecimy. Odkryłam. O, piękna świnia, uwielbiam tę świnię. O cholera, kanały to tam wędrują odpady z laboratorium. To musimy odnaleźć wyjście. Musimy odnaleźć. I przez nich wolno wysysać, nie? Chyba. Z tej nie, ale z jednej mi się wydaje, że czy któryś będzie można, nie wiem. Ale można z tych chłopaków leżących wysysać, ja trochę wyssałem z jego. Niektórych można. Jakieś tutaj... Z tych mutantów. O, świnka. Tej mutanty, nas atakują. Ale my się nie dajemy.
Naprawdę, dobra bijatyka. Świetna. Jak mnie złapał. Dobra, przekrzę. Bardzo dobrą ma grafikę, fajnie widać te obrażenia na ich ciałach. Tak, musicie wysysać te narkotyki. Jak oni tak tyle że mi ruszają, to można z nich wysysać. Ja właśnie cały czas wysysam i już teraz wysysałem, że znowu sobie dodałem życia. Aha. A widzę, że wy za mało wysysacie. Właśnie. A gdzie ja jestem w ogóle? W tej grze trzeba dużo ćpać. Dobra, jak to wysysać? Ała. Jest wszystkich można. Nie, nie ze wszystkich. Niektórych tych coś tak ruszają, bo ten się rusza, widzisz? Ja teraz nie zobacz. Podestałem, masz dwa mam, widzisz? Dużo. I zobaczymy, sobie dodałem. Elegancko, jeden mam zapasowy. A czego ten dojeżdżę dodać? Dobrze. Dawajcie, dawaj. Może mieć za mało. Właśnie widzę. Dobre jest to bicie leżącego. Mhm. Wysysaj, no. Szczury po mnie chodzą. Te szczury są niemożliwe. Jezusiu. Dawajcie do przodu, musimy się przemieszczać. Nie ma czasu tu na stanie i bycie pokarmem dla szczurów. Dobrze, dobrze, wyssałem dwa aż. Pięknie. O, tomfę ma. Super, uwielbiam tą broń, oddaj mi ją. Pięknie. Jak świetnie ty. O, ja chcę tego wyssać. Aż sobie dwa wystałam. Prawie. No to sobie dodaj życia, które z was było bardzo mało. Idą. Dzięki za uratowanie. I gram dalej. Uciekam od tych szczurów. Ja mam jeden zapasowy i całe życie. Super. A ja mam nie całe i ani jednego zapasowego. No, musicie sobie złożyć. Postać Michaił jest dla reszty na niczym ojciec. Lubi dobrą zabawę i dba o swoją trzutkę. Starając się utrzymać ją zawsze na powierzchni, jednocześnie jest niepewny siebie i prostolinijny. Ulega presji zawsze, gdy jego najbliżsi są zagrożeni. Zapraszam do oglądania, zostawcie suba i lajka. Lecimy. Dobra. O, zobacz, jaki zielony, będzie miał w sobie dużo. Lubię takich. Jakieś ataki zombie. Oj, zobacz, i on ma w sobie dużo sobie narkotyku, ja się zasysam. Ja trzymam, pięknie. Dużo, dużo oni mają. Ci zieloni są bardzo kochani, bo oni mają mogę w sobie dużo wstać? Narkotyku. Dobra. Sili. Dobrze. Dzięki, dzięki. I oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczkach, aby być z nami na bieżąco. O, to ten twój to w głowę sobie daje ten narkotyk, nie? Jezu, jest jego zawodnik. Zobacz, ile ciał, ile tutaj tego jest wszystkiego. Świnia. Pamiętajcie, dziewczyny, o trybie bez serkera, który jest pod przyciskiem R2. O Jezu, ci nie do tych świń. Dobrze, ja lubię te świnie. O, świnia, zobacz, można je teraz wysysać, widzisz? Wysysaj ze świnie, bo się rusza. Ja chcę teraz tu sobie zdjęć. Si. O Jezu! O Jezu, ale mutant. Kto to jest? Jakiś mutant, którego będzie bardzo to jest jakiś boss chyba. Tak. Cały czas go bije, jemu się nic nie dzieje. Co on wyprawia? Muszę sobie dodać aż narkotyk. Co za... Lejemy tego bossa! Na 100% lejemy jego! O, tutaj jakiś się rusza, powinno wystać chyba. Gdzie jest jego życie w ogóle? Ja jakoś jego życia w ogóle nie widzę. Ile on może mieć życia? Ty powiem wam, że mnie to dojeżdża trochę. O, kiedy on sobie strzykuje, chyba go trzeba bić. Nie wiem właśnie. Mi się wydaje, że trzeba go cały czas bić.
mi też się wydaje, ale może ma jakiś słaby punkt. Takie co lepszy, którego trzeba być mniej więcej. Nie, on zaczyna mieć obrażenia na ciele. Dostał, już poniósł, stłuczony. Zdobyto trofeum ręczne robota. Przeraził mnie ten typ. Co to w ogóle było? Słyszę odgłosy z góry. Musi tam być jakaś drabina. Lecimy, lecimy. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Juhu, final score! Przeszliśmy pierwszą misję. Iwan, zobaczcie jaki ma strój, ty rosyjski. Zabicie 61 przeciwników zabił Iwan, czyli ja. Kombo 96, czas 9.57, wynik 8.89. Wow. Borys zabił 40, a Sergiej zabił 29. Ale jest to oczywiście wspólna robota, jesteśmy drużyną i jest to wynik wszystkich zawodników. Chociaż Sergiej widzę, że tutaj rozpłakał się lekko. Kochani, pozdrawiam was wszystkich, kończymy właśnie odcineczek. Zapraszamy was do oglądania też tej serii i innych serii typu 99 Vidas, Star Wars, Battlefront 2, Minecraft Dungeon i przeróżne serie, które są na naszym kanale i cały czas są na bieżąco rozwijane. Zapraszam do oglądania, zostawcie suba, zostawcie lajka, dzwoneczek. Pozdroweczki dla was, dzięki, że ze mną i z nami wszystkimi jesteście. Dołączcie do rodziny. I dla was wszystkich jeszcze pozdrowionka od Moni, Wero, dziewczyny. Pozdrowionka, pa! Dzięki, że z nami jesteście. Pozdrówka. Bajo! Bajo!